Hatakar Shwadam. Winjar Alajarsh. Hatakar. Warpeti Pacharsh. Harsh Sibalti Yigwarsh. Ma Ul Udams Winja Waicha Waika. Hawaija Salwa. Hatakar. Palhur. Winja Laja Daos. Okej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Rekord i witam was w kolejnym odcinku z Far Cry'a Prima. Słuchajcie, jako że tutaj już na samym początku wyświetlił mi się punkt, jak widzimy tam są Wincha. Mam nadzieję, że uda mi się ich uratować, nim zginą. Kurde, niestety... Może uda mi się przeżyć ten skok. Okej, świetnie, udało mi się przeżyć ten skok. Ja w tym momencie będę ratował tutaj znajdujących się Winja. O ile uda mi się zdążyć, ich zabiją. Bierz ich. Świetnie. Piękne trafienie. Oj kurde, trafiłem swojego lwa. Ale to nic, udało mi się zabić Udam. Także myślę, że... ta trójka Wincha, którą w tym momencie uratowałem, to jest naprawdę bardzo dobry znak. Jest, nie. Okej, możemy ich uwolnić i zyskujemy nowych Udam. Nowych Wincha, tak. Nowych Udam zbieramy, a nowych Wincha zyskujemy. Słuchajcie, tutaj przed chwilą zobaczyli, widzę Udam z moimi. O, ty masz dobry jesteś. Nie tak dobry, jak by ci się wydawało. Czyli nasza populacja, tak powiem, się w tym momencie zwiększyła o kolejną osobę. Ja dzisiaj chcę właśnie dobić do już 37 i mamy 38 już o Winja. Ja już dzisiaj chcę dobić do tej 40, dzięki czemu będę mógł rozbudować swoją wioskę w znacznie lepszym poziomie. Ale do tego jeszcze będę potrzebował trzciny. Z tego względu, że wcześniej się upewniłem, co mi będzie potrzebne, żeby wykonać to zadanie. Zanim ja tak wskoczę do tej wody, sprawdzimy, czy nic z tej wody tutaj nie wiosuje. Okej, woda w ogóle jest płytka, także tutaj nic się nie powinno tak czy inaczej znajdować. Ale na wszelki wypadek dla własnego bezpieczeństwa postanowiłem sobie sprawdzić ten teren. Okej, mamy kolejnego Udam. I tu jeszcze jednego. Dobra, myślę, że go załatwisz, co? Nie? Dobra, świetnie, chciałem ci pomóc. To nie był mój. To był dzik, tak? Pięknie. Okej, czyli to był dzik. Ja myślałem, że to mój lew tutaj z nim walczy, ale no całe szczęście udało nam się go tak czy inaczej zabić. Słuchajcie, mamy tutaj mamuty. No ja nie będę się udawał z nim w walkę, z tego względu, że na razie nie potrzebuję żadnej tutaj formy takiej w postaci skóry mamutów czy coś w tym stylu. Dobra, 32 strzały i włócznie. Dobra, słuchajcie, mam nowy typ włócznie ogólnie od krótkiego czasu. A my w ten czas sprawdzimy to miejsce, ponieważ przypuszczam, że to będą gdzieś Udam. Tak, już są. Także już tutaj pierwszego zdjąłem. I będzie jakiekolwiek zagrożenie. Możemy rozwalić, na pewno coś znajdziemy. Tak, znalazłem jakieś przejście. Znalazłem jakąś jaskinię. Okej, to wygląda było na tyle. Weźmiemy sobie łuk. Piękne trafienie. Na pewno tu jeszcze będzie więcej Udam. Póki co ja tak teren sobie dość dyskretnie sprawdzam. I na Udam poluję. Słuchajcie, myślę, że możemy sobie wziąć tutaj naszą ukochaną sowę, jakby się uda oczywiście włączyć. Świetnie, więc myślę, że za pomocą naszej sowy my tutaj sobie zbadamy teren. Mamy na pewno jednego Udam, tu
przez drugi. Czego już jednego udało mi się zabić, w sumie już dwóch mi się udało zabić. Ja się znajduję tutaj. No świetnie, czyli nie mamy zbyt wielu tutaj wojowników w tym momencie, więc odwołujemy. Już gdzieś tu się zbliża jeden do nas. I ktoś jeszcze za plecami naszym jest. Aha, jest tutaj, dobra, świetnie, może mi się uda go zabić. Piękne trafienie i piękne zabójstwo. Okej, świetnie. Wygląda na to, że udało mi się to miejsce opanować, ale nie do końca. Jest jeden. Świetnie. Świetnie. Dobra, słuchajcie, jeżeli kolejna liczba winch'a w mojej wiosce się zwiększyła, jestem ciekaw, czy udało mi się właśnie osiągnąć 40 ludzi w mojej wsi. Tak, aż o 6. Świetnie, czyli zdobywając posterunki tutaj, gdzie właśnie się znajdują udam, myślę, że to jest takie miejsce właśnie, gdzie dość szybko możemy zdobyć nam tutaj cenną liczbę naszych wojowników, czyli ogólnie tutaj zyskaliśmy już ich 6 na tym terenie. A więc słuchajcie, ja w tym momencie mam możliwość rozbudowania swojej wioski, ale zanim jednak to zrobię, a na pewno to zrobię, się udam jeszcze w jedno miejsce. Na pewno jeszcze tutaj luchniemy sobie. Tak, gdzieś gdzie mamy znacznie bliżej, nie widzę nigdzie takiego miejsca, gdzie byśmy mogli się szybko przetransportować, oprócz właśnie tego, ponieważ tutaj jest jeszcze jeden posterunek i może i tak zrobimy właśnie, że się udamy właśnie do tamtego posterunku, który się właśnie w tym miejscu tutaj znajduje. Okej, tutaj jest właśnie jeden z posterunków, który tutaj był, należał do udam. A ja muszę sobie na mapie zaznaczyć miejsce właśnie tego posterunku, do którego będę w tym momencie zmierzał. No więc dobra, miejsce już mamy docelowe zaznaczone. My musimy się tylko stąd w jakiś sposób wydostać. Wszystko wskazuje, że tędy będzie właśnie droga prowadziła. A ja widzę, że mam możliwość rozwinięcia swoich umiejętności. Więc śmierć z góry, dobra, świetnie. Może nam się przydać w walce z przeciwnikiem. Ja w tym momencie podążam aż 600 stóp. Ponad 600 stóp przede mną. Ktoś mnie goni. A to jest tylko Cion. Jeszcze gdzieś jeden tu był. Chyba widzę, że się poddał. Nie wiem, czy z kreacji ona będzie mi jeszcze potrzebna tutaj w rozgrywkach. No ale skoro już ja tutaj załatwiłem, to myślę, że możemy sobie wziąć taką skórę. Słuchajcie, tutaj gdzieś po drodze powinienem spotkać borsuki. Bynajmniej tak mapa wskazuje, że teren gdzieś tutaj należy do borsuków. Jeśli faktycznie tak jest, to będę zadowolony z tego względu, że ja taką skórę boksów będę też tutaj potrzebował. Okej, bądź cicho, jeszcze któryś tu będzie do mnie skakał. I to będzie to. Widziałeś? Świetnie. Okej, trochę się posługiwać będziemy tutaj może trochę dzidą, bo dawno się nią nie posługiwaliśmy. A tym bardziej, że mamy, że tak powiem, możliwość... mamy tutaj właśnie możliwość... O, właśnie. Maczuga. Okej, możemy zrobić maczugę, tak? A więc myślę, że sobie taką maczugę w tym momencie wykonamy. Może być bardzo przydatna. Okej. I mamy w tym momencie nową maczugę.
jest bardzo duża i potężna. A ja rzucę sobie jeszcze na mapę, ponieważ gdzieś tu powinny znajdować się burg słup i tak. Ja widziałem, że wiem przynajmniej gdzie się znajdują, ale raczej aż tak nie zboczę ze swojego tutaj wyznaczonej ścieżki, z tego względu, żeby jakoś tego nie przedłużać, co my tu mamy. Pięknie, piękny atak, ale on jeszcze żyje. To dobrze nie świadczy. Aby chciał swoją tutaj włócznię odzyskać. Dobra, wszystko wskazuje na to, że on tam nadal jest. Bierz go. Piękne trafienie. Okej, już jest po nim. A więc oskurujemy go, ponieważ ja już takiego rzadkiego posiadam. Tu jest włócznia. Podniesiemy. Jak chcesz jeść, to sobie zjedz to, co z niego pozostało. No dobrze, słuchajcie, myślę, że możemy dalej ruszać w podróż naszą. A powiem, że ta włócznia już jest naprawdę niesamowita, ponieważ mamy udał, tak? Świetnie. Ponieważ naprawdę zadaje niesamowite obrażenia przeciwnikom. Przede mną znajduje się znak zapytania. Ja sobie to miejsce odwiedzę. Najprawdopodobniej to zostało wybudowane przez Udam albo przez Windjam, jak sam nie wiem. Jak to do końca wyglądało. O, co za wążka, jeden. Tu mamy... Świetnie. Okej, słuchajcie, ja idę dalej, ponieważ tędy właśnie mnie prowadzi moja droga. Co naprawdę nadal jestem pod wpływem trucizny, bo przynajmniej przestała działać. Mamy kolejny posterunek, właśnie z wojownikami Udam. Ja w tym momencie w tamtym kierunku podążam. Jeszcze oczywiście sobie pozbieramy trzcinę. Być może będzie mi później potrzebna, oprócz tego już do rozbudowy naszej wioski. No, na chwilę postaram się tutaj zdobyć ten posterunek. No i po zdobyciu tego posterunku przemieścimy się takim szybszym tempem w kierunku właśnie naszej wioski. Tym bardziej za chwilę będzie noc. Okej, tu są puste chaty. Także no gdzieś tutaj właśnie już tam powinno się znajdować. Okej, wykorzystamy strzały. Patrz, tu nie są Udam. Byłem przekonany, że to są Udam, ale to nie. To jest całkiem inne plemię, które tutaj się znajduje. To plemię chyba jest gorsze niż Udam, tak mi się wydaje. Mają pomoc. No, kobiety walczą. No, powiem ci, z tym kaskiem na głowę to jesteś... Dobra jesteś. Strzały naprawdę... O, świetnie, ale... Jeszcze nie koniec, ponieważ przybywa cały czas tutaj wsparcie. Okej, no tutaj dość mocno atakują. Będzie łatwo. Świetnie. Jeszcze jedna osoba. Ja ci dam Windja. Piękne trafienie. Już zdobyć trzeci posterunek tutaj na naszym świecie. Cóż wam jeszcze mogę powiedzieć? O kolejną szóstkę zwiększyło nam się właśnie populacja naszego plemienia Windja. Słuchajcie, tak jak mówiłem, no ja w tym momencie, tak, zjedz sobie. Ja w tym momencie
takim szybszym tempem udam się właśnie do swojej wioski, gdzie właśnie będę mógł sobie swobodnie ją teraz rozbudować o kolejny poziom, ponieważ to jest głównym celem dzisiaj moim. Także teraz się podpaliłem, ale sobie zjemy mięsko i będziemy już zdrowi. Dobra, słuchajcie, także jak mówiłem, bierzemy klawisz M, mapa. No i właśnie dzięki pomocy takiemu klawiszowi zrobimy sobie taki szybki transport właśnie w kierunku swojej wioski. Dobrze, skoro już się znajduję praktycznie w swojej wiosce, mamy właściwie cały czas noc. Ja idę do Saili, namiotu właśnie, gdzie mogę rozbudować ten namiot. Fajnie. Takar. Słuchajcie, nasza populacja teraz wnosi 52, prawdopodobnie 52 albo 50 Winja, tak mi się wydaje, ale nie jestem do końca pewien. Słuchajcie, jeszcze tutaj być może będę miał możliwość rozbudowania swojej jaskini, więc zobaczymy, co potrzebuję. Tak, potrzebujemy skóry boksuka, potrzebujemy aż 4 sztuk. Łupek myślę, żeby się przy okazji tutaj znalazł. No i drzewo olchowe. Zobaczymy, co mamy w swoich nagrodach, co możemy tutaj wyciągnąć. Krzemień nie potrzebujemy. Łupek to... O, tutaj łupek się właśnie znalazł w naszych nagrodach. A jeśli chodzi o skóry, to niestety w skórach to my tutaj nic nie mamy. Także nic w tym momencie tutaj z tym nie zdziałamy. Jeszcze drzewo olchowe potrzebujemy, także jeszcze lupmy jeszcze raz, może mamy drzewo olchowe. Tak, 2 sztuki, zbyt mało, ale myślę, że sobie jeszcze tego drzewa tutaj nazbieramy. Słuchajcie, no myślę, że na tę chwilę to będzie już koniec tego odcinka, a ja po prostu ruszę dalej, ponieważ nie będę tutaj przerywał, zaczynał od początku, tylko idę naprzód. Cia,